Z Ewangelii według świętego Jana. Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana, ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem. Lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tak, szczęśliwi, błogosławieni. Ci, którzy otrzymali taką łaskę, ale są różne drogi do tego, aby dojść do wiary. Są tacy, którzy w jednym momencie dostali jakieś światło, taką łaskę i są, można by powiedzieć, szczęśliwi, że zostali napełnieni takim wewnętrznym przekonaniem, że Bóg jest, że ich kocha. Ale są też tacy, jak święty Tomasz, może częściej, którzy potrzebują pewnej drogi pewnego procesu poznawczego, poszukiwania, zadawania pytań, drogą też argumentów racjonalnych, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to, co apostołowie przekazali, jest prawdą. Żeby sprawdzić i osobiście tego doświadczyć. Święty Tomasz, po aramejsku toma znaczy bliźniak, po grecku didymos również znaczy bliźniak. Bliźniak to ktoś, kto jest bratem bardzo podobnym. No, i każdy z nas może w jakiś sposób odkryć to podobieństwo w Świętym Tomaszu. Dla mnie Święty Tomasz jest bardzo piękną postacią, która poszukuje pomimo różnych wątpliwości. Jest bardzo szczery. Zauważmy, że wcześniej, kiedy Pan Jezus na przykład mówił. Znacie drogę, dokąd ja idę? A wtedy Tomasz mówi: No, jak to mamy znać drogę? Nie wiemy, dokąd idziesz. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Albo jeszcze zanim doszli do Jerozolimy, Tomasz mówi: Dobrze, to idźmy. I my też umrzejmy razem z nim. I, I tak był bardzo szczery. Co myślał, to mówił. Ale zauważył, że jego bracia, właśnie apostołowie, co innego mówili, a co innego robili. Też się załamali. Nie było ich przy panu Jezusie, tylko Jan został przy krzyżu, reszta, reszta się rozproszyła. I w dniu wstania Tomasza już nie było razem z apostołami. Może był załamany, może przeżywał jakiś kryzys, może to była jakaś depresja. Chciał być sam. Chciał sam to wszystko przemyśleć. I kiedy spotkał w dniu zmartwychwstania apostołów, którzy byli pełni radości, i mówili, że spotkali Pana, że Pan Jezus zmartwychwstał, to hmm, a co powiedział? Zaczął ich sprawdzać. No, że tchnął na nas Ducha Świętego i powiedział, którym grzechy odpuściliście, są Nim odpuszczone, który zatrzymacie, są im zatrzymane. Posłał nas, jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A Tomasz mówi: no i co? Co teraz robicie? Zamykacie się przed Żydami. Tak jesteście posłani. Hmm? Co innego mówicie, a co innego czynicie. Wasze czyny nie świadczą o tym, że Pan Jezus zmartwychwstał. Jeżeli sam tego nie sprawdzę, sam nie włożę moich palców w miejsce gwoździ, nie włożę ręki do jego boku, to Wasze słowa nic nie znaczą. Święty Tomasz. Potrzebował takiego doświadczenia, bo po czym mógł poznać, że to prawdziwy Jezus. Po tych ranach to był podpis prawdziwego, zmartwychwstałego Chrystusa, który pomimo śmiertelnych ran żyje dalej. I tak się stało. Osiem dni po zmartwychwstaniu pan Jezus przychodzi. Zauważmy, nie przychodzi pojedynczo do samego Tomasza, ale przychodzi do wspólnoty, kościoła. Pan Jezus chce, abyśmy byli razem we wspólnocie, nie opuszczali wspólnych zgromadzeń, żebyśmy byli tak jakby na dziękczynieniu, na mszy świętej, na eucharystii. I wtedy, kiedy Tomasz widzi Pana Jezusa, widzi Jego rany, widzi Jego pełną chwały postać, jako jedyny z apostołów wyznaje wiarę w Jego bóstwo. Pan mój i Bóg mój. Ani... Pierwszy z apostołów Piotr. No, Piotr pod Cezarem Filipową powiedział, że jest Synem Bożym. Może tutaj trochę to, to bóstwo jest yy, uznawane, ale wprost, że to jest Bóg mój, nie tylko Syn Boży, ale Bóg mój, to mówi Tomasz. Tomasz, który jest nazwany niedowiarkiem. Yy, papież Grzegorz Wielki miał powiedzieć, że niewiara czyli takie wątpliwości świętego Tomasza, niedowierzanie, przyczyniły się bardziej do wzrostu naszej wiary niż wiara pozostałych apostołów. Bo wiara, żeby rzeczywiście była silna i mocna, poszukuje zrozumienia. Święty Anzen z Canterbury mówił fides queres intellectum, że wiara poszukuje zrozumienia. Już w średniowieczu mówiono, że Trzeba w sposób rozumny dojść do zrozumienia, że nie wszystko da się zrozumieć, dlatego trzeba wiary, zawierzenia. Ale najpierw trzeba dojść do pewnego rozumnego zrozumienia o pewnych tajemnicach, że są pewne tajemnice. To nie jest coś głupiego, irracjonalnego, tylko jest coś mądrego, nie dającego się zrozumieć, bo jest ponadracjonalne. Jest to tajemnica wiary. Dzisiaj święty Tomasz zaprasza nas jako nasz bliźniak. My jesteśmy dla niego takimi bliźniaczymi braćmi, abyśmy weszli w taki proces poszukiwania zrozumienia wiary. Te dwa skrzydła, jak to pisał święty Jan Paweł II, Fides et tej te encyklice o wierze i rozumie, które są właśnie jako dwa skrzydła, pozwalają nam zlecić do nieba. Wiara bez zrozumienia staje się fanatyczna. A rozum bez wiary staje się zaślepiony, nie dostrzega, nie widzi dalej. Nie widzi, ponieważ nie ma tego światła wiary. To trochę tak jak samochód, kierowca, który kieruje, ma tylko te światła takie mijania, a nie ma świateł długich, żeby zobaczyć dalej. A wiara pozwala nam zobaczyć. Również warto zobaczyć świętego Tomasza jako misjonarza. Jako ten, który wyznał Pan mój i Bóg mój, najdalej ze wszystkich apostołów poszedł na misję przez Iran aż do Indii, do stanu Kerala, tam zakładał pierwszy kościół, święcił pierwszych biskupów, chrzcił, zakładał pierwsze wspólnoty. I tam pracując, podczas modlitwy, jak przekazuje pewien apokryf dzieje. Tomasza podczas modlitwy został zamordowany, zginął śmiercią męczeńską przez przebicie w plecy, jakiś tubylec przebił go dzidą, także w ten sposób oddał życie za Chrystusa. Jest tym, który przelał krew na ziemi indyjskiej, I teraz dzisiaj też pamiętajmy modlitwie za wszystkie kościoły w tradycji Świętego Tomasza, tradycja malabarska, malangarska. To są piękne tradycje od pierwszego wieku chrześcijaństwa, początek tego kościoła, więc bardzo stary. Pamiętamy też o prześladowaniach wielu tam w ostatnich latach chrześcijan zginęło właśnie w Indiach, i nie tylko w stanie Kerala, też w stanie Orisa. Także tutaj pamiętajmy o nich. Moi kochani, wiara potrzebuje zrozumienia potrzebuje też zaangażowania. Człowiek, który ma silne argumenty, motywacje do tego, żeby wierzyć, będzie chciał się wiarą swoją dzielić. Im większa motywacja, tym większe pragnienie dzielenia się wiarą, bo widać w tym radość, moc, bo ten, który dzieli się wiarą, wzrasta w wierze. Tak jak Święty Paweł napisał, Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio, że wiara trwa i wzrasta wtedy tylko, kiedy jest przekazywana. Niech święty Tomasz, który przekazał nam wiarę w bóstwo Chrystusa, towarzyszy nam dzisiaj i wyprasza dla nas łaskę wzmocnienia naszej wiary, szczególnie na naszym kontynencie europejskim, gdzie, jak ostatnio słyszałem, w Irlandii są takie propozycje, że przed przyjazdem papieża Franciszka no właśnie prowadzić jakieś dziwne święcenia kobiet, błogosławienie związków homoseksualnych i jeszcze inne jakieś propozycje bardzo dziwaczne, które tak naprawdę nie będą budować kościoła, tylko go niszczyć. Niech święty Tomasz nas chroni przed tym zniszczeniem kościoła i przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.